Dobra, dobra, wiem, że czekaliście na nieco ładniejszą twarz na tym kanale, ale sytuacja jest naprawdę wyjątkowa. Ja jestem Ostromówi i zapraszam was na krótką relację z trzecich urodzin Globsory. Ponieważ istnieje taka niepisana zasada, że w urodziny się odpoczywa, to Kaja, czym jestem bardzo zaszczycony, poprosiła mnie, żebym zrobił takiego krótkiego vloga, tak jak to robię na swoim kanale, z trzecich urodzin Globstory. I zostańcie do końca tego odcinka, ponieważ tam czeka nas niespodzianka, którą stworzyłem specjalnie w prezencie dla naszej ukochanej Kai, czyli Wojciecha Cejrowskiego spódniczce. A teraz za chwilę znajdziemy się w chwili. Jesteśmy teraz przed chwilą The Club. To prawdopodobnie największa kryjówka warszawskich youtuberów. Ale dzisiaj królowa jest tylko jedna. Trzecie urodziny Globstory, właśnie tam, właśnie w tym miejscu. Jestem ciekawy, ilu z was tutaj przyszło. Zobaczmy. Przepraszam panią bardzo, czy wie pani, gdzie znajdę Globstory? Jest ona! Tylko jak się czujesz przed wydarzeniem? Bardzo się boję. Czego się boisz? Ludzi. Nie ma czego. Wyszłam z lasu. Mam nadzieję, że będą też lajkować. Ale tak, łapki w górę. Kaja właśnie zaczyna przemawiać. Jak się bawicie? Już? Nie widać tego, jak bardzo się stresuje, ręka mi się trzęsie. Bardzo się cieszę, że przyszliście. Chociaż serce wali mi tak, że chyba tutaj padnę, naprawdę. To jest mój drugi raz, kiedy widzę ludzi, którzy znają mnie, a ja ich nie. Ostatnie spotkanie było rok temu w Południku Zero. Trwało 4 godziny, bośmy się strasznie wszyscy upili, było 25 osób. Więc to jest moja pierwsza okazja pogadać do troszkę szerszej publiczności. Bardzo się cieszę, że możemy razem świętować dzisiaj trzecie urodziny Globstory. Fajnie, że przyszliście. Nie klaszczemy, film będzie. Ponieważ to są urodziny, a ja mam bardzo duże parcie na szkło, to trzeba wejść tam na scenę i zrobić Kai takiego małego, ale przyjemnego psikusa. Idziemy. To nam znaczy. Nie uciekajcie ci, co mówią tytuły, okej? Dzięki wielkie. Cześć, ja jestem Jędrek. Ponieważ to są urodziny, a urodziny nie mogą się obejść bez nie tortu, ale nie mam tortu niestety, ale fajnie było zaśpiewać 100 lat i tutaj się wszystko kręci i tutaj możecie machać. Także uwaga, wszyscy razem wstajmy i zaśpiewajmy. 3, 4, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Ja też tak. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Hej! Okej, część oficjalna już zakończona, Kaja się teraz z wami ściska, całuje, a ja postanowiłem wykorzystać ten moment, żeby zapytać was, dlaczego akurat Kaja przyciągnęła was dzisiaj do chwili. Globstory zaczęło się od odcinków z Iranu, a właściwie jeszcze trochę wcześniej, ale odcinki z Iranu absolutnie mnie zaskoczyły, po prostu sprawiły, że Globstory stał się moim jednym z ulubionych polskich kanałów na YouTubie i zainspirowały do tego, że sam chcę podróżować do tego kraju i to się niedługo stanie, bo jadę tam we wrześniu. Generalnie z Globstory nie miałem wcześniej do czynienia, tylko właśnie Weronika mnie uświadomiła, że taki kanał istnieje i naprawdę przyznaję, że bardzo miłe spotkanie, bardzo dużo wyniosłem z tego. Bardzo mi się marzy, żeby właśnie wybrać się w jakąś podróż tak sama, zupełnie sama. Poznać ludzi, zobaczyć coś samej, sama sobie zorganizować i w ogóle być od siebie zależna. I myślę, że Kaja mnie bardzo w tym inspiruje i mam nadzieję, że za jakiś czas mi się uda. Mnie inspirują podróże, bo ja bym w takie miejsce nie odważyła się sama pojechać. Wspieram to, bo oglądam coś, czego sama bym nie zrobiła.
podoba i to jest mega i kibicuję i trzymam kciuki. Po prostu fajnie się jej słucha i spędza się z nią czas. Mega polecam kanał Glob Story, to jest coś naprawdę, co jest takie ludzkie jakby od Kai. Ona mówi prawdziwe informacje, które ona przeżyła, ona poznaje tych lokalców, ona z nimi rozmawia i to jest niesamowite. No i właśnie tak wyglądała cała impreza. A wy dotrwaliście tutaj, dlatego czeka was niezwykła niespodzianka, o której właśnie wam teraz powiem. Na moim kanale Ostro Mówi znajduje się naprawdę wyjątkowy film z Kają z Glob Story, którym zdradza ona swoje największe tajemnice. I ten program nazywa się Pasjonaci i opowiada o naprawdę niezwykłych youtuberach, w tym o Kai. Niezwykłej podróżniczce. Jeśli chcecie zobaczyć ten odcinek, a na pewno chcecie, to nie musicie nigdzie błądzić, wystarczy, że klikniecie tutaj. Oczywiście subujcie również Glob Story, a także jeśli będziecie mieć ochotę, tutaj znajduje się miejsce, żeby zasubskrybować mnie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ja byłem Ostro Mówi, a Glob Story, oby tak dalej.